Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Widzicie, że już mam nowy samochód, jest to Mercedes z klasy G, G63 albo 65, nie wiem jaka tu jest dokładnie wersja, nie przyjrzałem się. W każdym razie to jest ten trochę starszy już Mercedes, bo gra jest chyba z 2015 albo 16 roku, nie. Z 2017 roku jest Need for Speed Payback, więc to jest trochę starsza wersja. Nowsze wersje tego Mercedesa mają nieco inne już światła, inaczej wyglądają. Ale kupiłem sobie ten samochód, słuchajcie, pod ucieczki, pod zabawę z policją i pod taranowanie. Jest to ciekawy wybór, bo zawsze wybierałem jakieś sedany, jakieś auta, powiedzmy takie bardziej sportowe. A tu wybrałem takiego wielkiego gnoja. No i mam nadzieję, że będzie nim łatwo można taranować wszystkie pojazdy policyjne. Zobaczymy. Najpierw jednak zajmiemy się tuningiem tego samochodu wizualnym. Zaczniemy od wizualnego, a potem mechaniczny. G63, czyli mamy tutaj V8, G65 to jest V10 bodajże? Czy V12? V10 chyba. Od Mercedesa. Nie pamiętam już. W każdym razie większa ilość tłoków. Dobra, robimy sobie tuning. Zobaczmy, co możemy tutaj pozmieniać w tym samochodzie. Będzie to samochód ucieczkowy, więc już standardowo jest wzmocniony. Po prostu go takiego kupiliśmy z salonu. Natomiast my sobie go troszeczkę wizualnie przerobimy jeszcze. Okej, okay, możemy sobie dać taką maskę, możemy sobie dać taką. Kurde, samochód jest... Trzeba kochać te samochody, no, w sensie te kwadratowe takie. A wiecie co, dajmy fioletowe, albo takie, o, światełka. Bo nie każdy lubi takie kwadratowe, wiesz, kwadratowe kioski, no. Strasznie ten samochód wygląda, kurde. Dobra, przedni zderzak. Dawaj ten. Zobacz, to jest standardowy. To jest niestandardowy. No i to jest taki, a może ten, to nie wygląda też spoko. Nie mamy tutaj rozdzielacza powietrza, koła będą tu ogromne, kurde, tu będą ogromne koła. Lusterka zostawię standardowe, bo one najbardziej pasują do gabarytów tego pojazdu. Wydech, zobaczcie, możemy sobie zmienić wydech i wydech zmieniamy z boku. Ekstrem, może takie coś, taki w dół jakby. Nie, spoko wygląda, tak trochę wystaje, ale nie za dużo, jest okej. Tylne błotniki. Uuu, shit, patrzcie na to. Gość, co to jest? Dobra, czym się różni? Aha, dobra, ten jest taki stonowany. Nie, do takiego odstającego to ja nie chcę. Co to było? Jeszcze z przodu możemy. No gdzie to takie? Szalał. Ja pierd... Ej, tu się cały... Zobacz, tu się cały przód zmienia. Ej, ale zobaczcie, jakby przód wygląda genialnie zmieniony, moim zdaniem. Wygląda dużo groźniej, nie? Z tym pakietem, ale tył okropny. Znaczy tak, jest oczywiście za szeroki teraz. Zobacz, jak to wygląda, no kurde, gościu. Jest za szeroki, ale te lampy zmienione, zobaczcie. Grill się zmienił i maska trochę. No wyglądałoby to fajnie, gdyby nie to straszne poszerzenie. Okropnie to poszerzenie wyglądało. Dobra, klapa bagażnika. Tu możemy sobie dać. No, nic się właściwie nie zmienia, nie? Tylko dodany zostanie napis. Mamy system audio i szpo. O kurde. O kurde. Ja nie mogę. Nie no. Wiecie co? Spodziewałem się takiego spoilera podczepionego z tyłu i gdzieś tam wystającego jeszcze wysoko do góry. To by było w stylu Need for Speeda. Ja tutaj się powstrzymam od spoilera. Słuchaj, no będziemy uciekać przed policją, to raczej nie będziemy chcieli się za bardzo rzucać w oczy, no nie? Raczej nie. Tablice rejestracyjne, tylne światełka. Patrz, jakie te są dziwne. O kurde, dawaj te damy. Zobaczymy, jak się będą świecić. Tak, on jest w fiolecie, więc niedużo tutaj widzicie, jakie sobie zmieniam. Opcji tuningowych do zmian wizualnych tutaj za dużo nie ma.
I też chcę mieć go wysoko, przeważnie wszyscy, wiesz, robią te samochody, żeby były super obniżone, ale ja chcę, żeby były, żeby ten był akurat wysoko. A w poprzednim odcinku robiliśmy sobie Hemikudę i Hemikuda też stała wysoko. Wiecie co? Ja bym jeszcze te przednie błotniki zmienił sobie na standardowe, bo zobaczcie, nie ma takiego fajnego spasu, nie? To koło przednie, nawet jak je sobie wyprostujemy, to ono nie jest na równi z błotnikiem, czego nie lubię. Ale zdecydowanie zostawimy sobie takie nachylenie z tyłu, zostawimy sobie tak, żeby było po prostu na równo. Teraz zmieniłem błotniki na standardowe. Zobaczcie, no oczywiście trochę się to zwężyło, ale i tak koło nie jest na równi, nie? A myślę, że to lepiej będzie wyglądać niż od takie coś. Standard wygląda lepiej, moim zdaniem. No i zostały nam jeszcze felgi do wymiany. No tutaj naprawdę można się popisać, bo zaraz zobaczycie, ta felga jest teraz na minimalnym rozmiarze, nie? Ale za moment zrobimy felgę, żeby była na, no, większym. I tu będzie miała chyba, patrzcie jaka ta, co to jest? A jakbyśmy takie zostawili? Są jakieś chyba offroadowe, czy jakieś dragowe felgi, nie wiem. Tak jest do wyboru, trochę tych felg, no... Dajmy coś takiego. Te mercedesowskie są w ogóle bardzo fajne, nie? A nie, to jest maksymalny rozmiar, aha, dobra. Możemy dać czerwone, ale zostawię. Zostawię tak jak jest. Tu możemy jeszcze dać tarcze inne, jakbyśmy chcieli, ale... Te są w porządku. Inne opony można, to tylko widzicie, że się zmienia ten taki sztuczny nadruk, powiedziałbym, nie? No i z przodu możemy sobie wymienić, ja nie wiem jakie tam miałem z tyłu, co spróbuję dopasować. Ej, wiecie co, tak długo wybieram malowanie do tego Mercedesa? Jestem już na 165 pozycji na najpopularniejszych malowaniach i nie mogę się zdecydować. Chyba wybiorę sobie malowanie, które było właściwie na samym początku. Szybciej będzie po prostu przewinąć tak, o. Tutaj ktoś zrobił sobie, o, takie moro, jakiś karbon, tutaj jakiś paseczek czerwony, z tyłu mamy chroma trochę. I wygląda to tak, myślę, że całkiem w porządku, podoba mi się. Tak wygląda sobie finalnie mój samochód, wyjeżdżamy sobie. Zainstalowałem tutaj standardową pneumatykę, no musi siedzieć od czasu do czasu, nie cały czas. To jest jednak samochód pościgowy, więc chcę, żeby, wiesz, prezentował się po okazale i musi być trochę wyższy. Więc tak, nie mamy z przodu tego takiego większego błotnika ani takiego średniego błotnika. Samochód wygląda sobie tak, obniżony wygląda sobie tak, więc tutaj nie ma takiego, wiecie, obniżenia, że samochód siada nieprawdopodobnie jak, ale jest wystarczająco. Dodatkowo, no jak już sobie nim ruszymy, to wygląda tak, więc no myślę, że wygląda okazale. Może jakieś zdjątko mu zrobię zaraz, podoba mi się. To malowanie jest bardzo ciekawe. No i zobaczymy, jak będzie się spisywał, ale zanim to musimy sobie pojechać na tuning osiągów. Dźwięku to... Ja nie słyszę tego samochodu. To jest Mercedes AMG. Mercedesy AMG są ultra głośne i wiecie co? Ja specjalnie teraz muszę tutaj efekty dźwiękowe dać na całą głośność, dlatego żeby było coś słychać. Ja specjalnie te efekty dźwiękowe ściszyłem, żeby było słychać lepiej dialogi, ale ten samochód jest tak cichy, że on tych dialogów nawet nie będzie tłumił. No, ja jestem zawiedziony, naprawdę bardzo cichy ma ten wydech. Nieprawdopodobnie. Nie w stylu Mercedesa, to nie jest Mercedes G, którego my znamy z rzeczywistości. Zawiedziony jestem pod tym względem, bo Hemikuda, którą miałem w poprzednim odcinku, brzmiała dużo lepiej. No i zrobiłem sobie taki tuning, tutaj nic nadzwyczajnego, myślę, że taka statystyka nam w 100% wystarczy do tych wszystkich ucieczek, które mamy do zrobienia. Samochód powinien być teraz bardziej dzielny, zobaczmy. Okej, no skręca strasznie, ale... No, czego się tu spodziewać po klasie G, no. Zresztą to jest jeszcze samochód ucieczkowy, on jest wzmocniony i powinien być jakiś cięższy czy coś. Więc no, tutaj naprawdę się nie ma czemu dziwić. Jezu, ale ciężko jest.
Jaki kurde kuter rybacki. Nie no, strasznie jest. Ale jakoś to przełkniemy, no. Myślę, że będzie to spora korzyść, jeśli chodzi o taranowanie wszystkich pojazdów dookoła. Pomimo tego, że jest to oczywiście pojazd ucieczkowy, także jest wzmocniony i cięższy, no to jeszcze jest to klasa G, tym bardziej to powinien lepiej taranować, nie? Już w standardzie. A sobie taką dupniemy stylową foteczkę. Zobaczcie na to, fajny kiosk, no nie? Dobrze, zaczynamy. Co my tutaj mamy za misję? 170 punktów musimy mieć na samochodzie, żeby to ogarnąć. Okej, zobaczmy. Driftuj przez 300 metrów, czekaj przed... What? Tym mam driftować? Klasą G? Jedziemy. Kim u diabła jesteś? Twoją podwózką? Nazywam się Miller. Ramirez. Miło cię poznać, Ramirez. Skoro mamy to za sobą... Okej, dobra, na razie będziemy po prostu kogoś podwozić. 300 metrów driftu, ale łącznie, czyli nie na raz. Dostałam pieniądze za transport. Nie było mowy o ucieczce przed policją. Na pewno to naprawimy, tylko jedź. Dobra, w porządku. Słuchajcie, teraz muszę trochę te efekty ściszyć, nie? Żebyście słyszeli dialogi. Na północ, przyplejkaj. Do wszystkich jednostek, jeden Lincoln 30 prowadzi pościg na tym. Żeby było jasne, za ucieczkę potrójna stawka. Co? Tam podwójna. Więc zatrzymujemy się. Zaraz, dobra, potrójna, tylko nie zatrzymuj się. Dobra, sprawdzimy możliwości taranowania. Niezbyt dobre. Kurde. O, jak ja stąd wyjadę, jak ten Mercedes nie może przez malutki murek przejechać nawet. Kurde, co jest? Dobra, jeszcze raz, sprawdźmy możliwości taranowania. Tobie się to podoba. A tobie nie? Myślałem, że jesteś zaprowadzony. Chcesz prowadzić? Nie? Tak myślałam. Dobra, zapory nie przejedziemy raczej. Tam mamy uzbrojone samochody, opancerzone, ciężkie. To nie da rady. Ech, kurczę, no, tak... Zderzyłem się z samochodem policyjnym i powiem wam, że nie odczułem jeszcze tej wagi tego samochodu. Okej, no dobra, nie musiałem teraz za dużo robić, samochód się sam o mnie rozbił. Tak samo jak i drugi. A dobra, dobra, no może... Może nie będzie tak źle, zobaczymy. Jedziemy na północ przez Kuli Street. Przyjęłam, na północ przez Kuli Street. Najgorsze jest to, że ciężko będzie nam trafić w niektóre miejsca. A ja nie wiem, kim jest ona. Serio? Płacą mi, tylko to ma znaczenie. Zadowolony? O Boże, dla ciebie to jest za... Tak, będzie ciężko trafić się z tym samochodem. Czasami trzeba blokadę ominąć i trafić, wiesz, w miejsce, gdzie można to zrobić łatwiej. Dlatego, że nim się ciężko, kurde, skręca! To jest wielki kiosk! Jakbym się gdzieś zatrzymał, to mógłbym sprzedawać, nie wiem, gumy do rzucia albo bilety do autobusów. Z tego kiosku, kurde. Ogromne to jest. Kto wymyślił ten samochód? I się wszyscy nim jarają. Nie wiem czemu. Taki kwadraciek wielki. Okej! Ucieczka udana. Lekko. Spoko, no, mamy dosyć mocno porobiony samochód, więc tutaj... Samo się zrobiło praktycznie, nie? Ale będą później ucieczki, które... Raczej będą dużo trudniejsze niż to. Później poziom będzie wzrastał, ale nie do takiego etapu, żebyśmy nie dali sobie rady, kurde, gościu. Dobra, tu mamy możliwość wymienienia, ale nie wymieniamy, wymieniamy na żeton. O, Bogu dzięki. Zabierzesz mnie do kryjówki? Czy to ekstra kosztuje? To dorzucę za friko. A, zapłacił potrójnie za ucieczkę? Od 19 urodzin. Niezłe urodziny. Żebyś wiedział. 19 urodzin. Familia mnie wydała. Sprzedali mnie. Byłeś tajniakiem w familii? Powinnaś porozmawiać z moją szefową. Tajniak w familii. Jak ty został specem od ucieczek? Na 19 urodziny wzięłam policyjne auto na przejażdżkę. A, i to wszystko? Ruszyło za mną 20 radiowozów.
Igliny wyrzuciły mnie z akademii. Byłaś w policji? Tak, w okresie buntu. Jesteś pokręcona. Mówi gość, który pogrywał z familią. To coś zupełnie innego. Zaraz, zaraz. 19 lat i akademia policyjna? To coś się tu nie spina. Chyba, że w Stanach tak mogą wcześniej... Nie no. Ciężko powiedzieć. Dobra, no mogła pójść, powiedzmy, po liceum jakimś tam. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobra, gościu, wysiadaj. Ostatni przystanek. Dobrze. Było ciekawie. To jest też ciekawa rzecz, bo zobaczcie, że oni musieli zrobić we wszystkich samochodach otwierane drzwi, no nie? Jakbyśmy podjechali tutaj innym samochodem, to byłaby ta sama kascenka, tylko wysiadłby z innego samochodu, gościu. Nie tylko o Belgii. Czyli ty jesteś tym tajemniczym sponsorem? Mogę dać ci sposobność wykazania się. Zainteresowana? Wiedziałam, że Marcus Weir miał powód, żeby nas skontaktować. Zobaczmy. Wysyłam informację. Spoko. W każdym z tych samochodów musieli zrobić otwierane drzwi pasażera, nie? Animację tych drzwi, żeby pasowało to do cutscenki. Jak ten gościu wysiada, jak kogoś podwozimy. To jest ciekawe w sumie, nie? Że tylko tutaj zostało to wykorzystane. Tu mamy jakąś strefę driftową, kurde! Nie tym samochodem, dajcie spokój! Patrzcie, patrzcie na to. Jak się wjeżdża gdzieś na parkingi podziemne, to przeważnie jest taki ogranicznik wysokości, nie? Zobacz, jak niewiele brakuje dla tego Mercedesa. Kurde, Lambo sięga mu do górnego błotnika, no o co chodzi? Jest tak gorący wóz, że aż musiałem się rozebrać i pokazać wam moją zeszłoroczną koszuleczkę. Zobaczcie, w jakim ładnym stanie jest. Mam ho 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 ho, świąteczna taka. Moja zeszłoroczna koszuleczka. Macie zeszłoroczne koszulki? Jak tak, to pochwalcie się w komentarzach, jakie macie zeszłoroczne koszulki. Dobrze, jedziemy sobie na misję kolejną, ucieczkową. Kurde, jak nie trzeba, to driftuje, zobaczcie, no. Ten samochód ma możliwość rozpędzenia się do 290 km na godzinę. Po tym tuningu, który zrobiłem. Chciałbym to zobaczyć, to mogłoby być niezłe widowisko, jakbym się miał z kimś zderzyć. Okej, mamy tu kolejną misję, zobaczmy. Spoko, 180 punktów wymagane, damy radę. Z 210 km na godzinę przydupy. Okej, powinniśmy dać radę na spokojnie. Co to? No dobra, czas się zabawić! Jedziemy! Pomyliłaś samochód, panienko. Nie pomyliłam, Jessica Miller. Dawaj gazu, czas ucieka. Czas się zabawić. Okej, dobra, zobaczymy. Drogą, trzeba ich zgubić. Jasne. Podoba mi się ten kiosk. Nie wiem, jest w nim coś takiego, co mi się nie podoba. Jest w nim coś takiego, co mi się, kurczę, podoba. Ciężko to inaczej określić, no. Lubię go i nie lubię, no. Tak jest. Wiecie co, gdybym miał 180 punktów... Myślą, że przypudrowuję nosek w łazience, ale wymknęłam się z komórką jednego z podróżników. Znowu familia, ostatnio jest wszędzie. Szykuje się coś dużego. Wszyscy są podenerwowani od tego napadu na konto. Aha. Coś dużego się szykuje. Słychać, kociaku? Aha. Będę za momencik. Narka Lasencja. Kto to był? Znajoma? Nie znoszę tej idiotki. Jest jakiś plus tego, że straciłam przykrywkę. O. Dobrze nam idzie, Miller. Nie puszczaj nogi z gazu. Ledylentwa babka. Ale trzeba przyznać, że no... Komentarze tutaj, te takie... Zwłaszcza w języku polskim... No, słabe są, nie? Mówiłaś, że szykuje się coś dużego. Jest taki cringe, kurde, gdzieś tam w tobie w środku, tak się coś gotuje, takiego... Masz na myśli kasyna? I wiele innych rzeczy. Nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy, zwłaszcza ten Tyler jest taki... Jesteś szybka! Mogę zadzwonić, jak będę jechać na lotnisko? Nie. Jesteś szybka. Takie powiedzonka jakieś, nie wiem,
niby młodzieżowe, jednak nie do końca. Zobaczcie, kurde, śmieciarkę staranowałem klasą G. No mówię wam, to jest dobry samochód ucieczkowy, ej. Kurde, w ogóle 3 sekundy do końca mi zostało, nieźle. Okej, okay. No dziwna babka. 250 km na godzinę prawie żeśmy pojechali. Tak na lajcie, jeżdżąc sobie po mieście. Ciekawe, jaka prędkość maksymalna mogłaby być koło 300. Z nitrem jeszcze, nie? Myślę, że dałoby radę. Oho, coś się dzieje. O to chodzi. No kochana! Tak jakby ta babka wytatuowana, wiesz, taka... Taka Rika Rodriguez. Nie pasowało, nie pasowało do niej w ogóle ten komentarz taki radosny, nie? Niedługo odezwę się z kimś na tymczasem. Taki cringe mnie czasami. Wdepnęłam w jakąś szpiegowską awanturę. Szkoda, że nie wiem, co jest grane. Wow, serio? Brzmi fajnie. Może powinno się wycofać. To nie jest bezpieczne. Nie, to lepsze niż włożenie bandytów. Zostanę przy tym. No i kasa się zgadza. Kasa się zgadza, tak. No, ten Mercedes zdecydowanie nie jest to auto miejskie. Kurczę, tak jakoś ciężko się nim skręca. Ale wybrałem go, bo właśnie jest ciekawy i wybrałem go też ze względu na to, że nigdy nie brałem tego typu samochodów. Zawsze brałem jakieś takie, które mi się po prostu bardzo podobały. I podejrzewam, że większość osób wybierało takie samochody, a nie takie niestandardowe jakieś. Ale właśnie z racji tego, że ich nie wybierałem, to chciałem zobaczyć, co one oferują w tej grze. I czy faktycznie taka klasa G, pyk, może staranować śmieciarkę i jechać dalej. Oh damn. O, pojedyneczek? Dobra, no skoczmy sobie, zobaczmy jak pójdzie. Golf kontra G-klasa. Ale słuchajcie, on ma wysoką statystykę, to nie są żarty. Spróbujmy sobie go pokonać, zobaczymy jak G-klasa sobie poradzi z nim. I czy w ogóle sobie poradzi, chodź Golfina. Więc tak, zaletą G-klasy jest, no, są gabaryty oczywiście, więc trzeba je wykorzystać. Zaletą Golfa, no, są też gabaryty. Co on wykorzystuje na zakrętach, prawda? No to, żeby nie mogę pozostać dłużny, muszę wykorzystać swoje atuty. I proszę państwa... O kurde... Pyk, zobacz, nic go nie zatrzyma. Czekaj, muszę go tak zrobić. No ciśnie tym Golfem, ciśnie! A muszę go tak zrobić, żeby się już, kurde, nie podniósł z tego. Pana dwóch kołach! Okej. Okay. Zaraz zobaczymy. Czekaj, bo ja przegrywam zaraz, będę przegrywał. Uuu, ciśnie gościu. Ja mam tylko 5 po... Nie może tak być. Ej, nie dałem rady wyhamować! O nie, tracę punkty! Dobra, było za łatwo, jest jeszcze trudniej. GTR, taki sam poziom jak mój. Ale on będzie lepiej przyspieszał, lepiej skręcał chyba. No, może być ciężko. Dobra, wykorzystałem od razu moje atuty. Zjeżdżaj z drogi. Serio? I uwaga. Nie, znowu to samo! Ej, no trzeba to załatwiać jak najszybciej na samym początku. Dawaj, nie damy mu teraz. Ej, tym Mercedesem nie da się skręcać na takich bardzo ostrych zakrętach. No, dziwne, nie? Ale jak nawet jak zaciągam ręczny, to nic się z samochodem nie dzieje, on po prostu sunie do przodu. To jest straszne uczucie, jakbyś nie miał kontroli nad autem. Dlatego muszę wykorzystywać od razu swoje atuty, a mój atut to jest taranowanie innych. No, to jest samochód ucieczkowy, więc... Jakby wypadałoby... Zaraz gościa zapędzić w jakiś kozi róg. Chodź. Nie chcę za bardzo hamować, bo potem się nie rozpędzę tym autem. Dobra, czekaj. Musimy to jakoś tak fajnie rozegrać, żeby wiesz, żeby samemu się nie rozwalić. Dobra, jedzie on czy nie? Jedź kuźwa, no. Bo ja za wolno punkty zdobywam. Jak się tak...
Dobra, o, wykorzystał to. Wykorzystał to, dobra. Jak już nie dogonię. Dawaj, dawaj, o, zrobiłem ten zakręt, myślałem, że to już będzie koniec. Bo taki ostry zakręt dla klasy G to jest ciężka sprawa. Gdzie on tam pojechał? Tutaj. O, dobrze na dół. Tam na górę jakbym miał jechać na ten wiadukt, to bym nie dał rady wykręcić. Ej, strasznie skręca ten samochód. Te ucieczkowe pojazdy w ogóle takie są trudne do skręcania. Ale ten jest, kurczę, wybitny. Za to nic go, kurde, nie powstrzyma. Żaden ruch uliczny. Dobra, Jesse mnie już wyprzedził. Kurde, chodź tu, żeż. No za wolny, ej. No zakręta. A o same zakręty tu. O nie, same zakręty wy. Nie. No co dawaj, dawaj, ty dawaj, dawaj, laska. Jeny. Ej, koniec. Jedź. Patrz, no nie mam przyspieszenia, kurde. Nie, ta krowa się nie nadaje do wyścigów. Ja pierniczę, nigdy w życiu. Musimy sobie może jakiegoś dragstera zrobić na te wyścigi i przetestować? Czemu nie? Zawsze wybierałem jakieś takie normalne samochody, jakieś wyścigowe i robiłem te takie, wiesz, pojedynki. A może teraz zrobilibyśmy coś takiego dziwnego, typu na drag i spróbowali, nie? Zrobić taki pojedynek. No nic, w każdym razie już jesteśmy na kolejnym na kolejnej misji właściwie. Powiem, że ciulowy ten Mercedes, strasznie. Strasznie ciulowy, będziemy musieli furę zmienić na pewno. Gdyby on nie był tak przykokszony, jeśli chodzi o moc. Miller, przydasz mi się dzisiaj jako kurierka. Trzeba odebrać parę moich rzeczy. Sprawdź GPS. Lepiej, żeby nie chodziło o odebranie zakupów. Tak. Dobry żarcik na początek misji, to podstawa. Wykonaj skok na odległość 30 metrów, ukończ... Okej, okay, dobra, może będzie jakaś hopka, oby. A do celu... dobra. Powinniśmy dać radę, po prostu mamy jechać szybko. Dla mnie obojętne. Bylebyś się pośpieszyła. Świetny ten Mercedes, zajebisty. Dobra, pierwsza paka jest tu, musimy... A nie, to musimy komuś do... Do Mazdy? Okej. Odbieramy. Haracz chyba, nie? Teraz pojedziemy sobie... No, chyba najlepiej będzie jechać prosto. Co to? Jakieś nagranie audio? Może odsłucham. Zgarnęliśmy sporo kasy na ostatnim wyścigu. To powinno uspokoić tych, którzy się przejęli z opiekiem Taylora Morgana. Dobrze, powinniśmy wreszcie rozwinąć skrzydła. Co na to pozostałe linki? Dolina Navarro. Mamy kompanię ryzykantów i ludzi tego procenta, ale ten od srebrnej szóstki nie chce nas widzieć. Podpal samochód ich szefa. To zmienią zdanie. Navarro ustawia coraz więcej wyścigów, a... Ładną co się dzieje z moim autem, ej? Czas znaleźć następny cel. Dobra, jedziemy sobie tu. I potem pojedziemy sobie tam gdzieś w prawo. Czekaj, tutaj. Strasznie, na piachu jeszcze gorszy jest ten Mercedes. Gdzie to jest dobre auto offroadowe, no hello. Powinno śmigać. A na piachu to on kręcił bączki, jak gaz dodałem, lekko skręciłem. Coś nie tak. Po prostu już mi to daj. Daj to chiński sprzedawca jaj. A my jedziemy dalej. W ogóle to miasto przypomina mi Las Vegas. Darki sobie, dobra? Kolekcjoner na niczego. Czy to Ramirez? Plany się zmieniły. Jeść z kimś fan? Kimś? Z VIP-em z zagranicy. Sorry, tylko tyle wiem. Okej. Okay. Hunda, zobaczcie, ciwić. Nie dawaj. Okej, okay, ale tego ostatniego nagrania nie posłuchałem. Czyli dużo się dzieje, już tam poszła fama w naszej ekipie. Dobra, a kiedy ja skoczyłem tyle? Bo ja zapomniałem w ogóle o tym, o tym zakładzie. A kiedy ja skoczyłem 30 metrów? To jest moc Mercedesa. Kurde, daj spokój. Dobra, to sobie możemy wymienić na kartę.
Miller, masz te nagrania? Mam to. Dobrze, musimy się spotkać. Okej, to były nagrania dla Ramireza. Jesteś pewien, że to on? Widziałam, jak płonie jego garaż. Myślałam, że dowiedział się, o co chodzi. Na pewno on. Morgan wygrał pojedynki z laskami z cmentarnej załogi. Jego kumpel McAllister też zaczyna mieszać. McAllister wrócił do gry. Jak ta cholera? Morgan składa ekipę pod golitwę. Jestem tego pewna. Co robimy? Ja dawam znać. Zatrzymam to. Przyda się, gdy trzeba będzie rozbawić chłopaków. Okej, dobra. Navarro się boi naszej ekipy. Dobrze. Dobrze. Jesteśmy na miejscu. Ramirez to jest chyba jakiś tajny agent. Cześć, Ramirez. Trzymaj te nagrania. Ilu gliniarzy musiałaś załatwić, żeby je dostać? Żadnego. Bardzo się zawiodłam. Na razie, Miller. Tu jakaś randeczka, coś będzie tutaj, coś tu będzie. Poza misji. Okej, mamy następną misję. Tutaj nie wiem, czy... Miller? Wykonałaś ostatnio dobrą robotę. Gotowa na wyjście. Najpierw odpowiedz na parę pytań. Jest tylko jedno ważne pytanie. Czy chcesz obalić familię? Spotkamy się. Wysyłam info. Okej. No, powiem wam, spodziewałem się czegoś więcej po Mercedesie. Zawiodłem się po całości. Serio. Ani dźwięku to nie ma, to jest Mercedes AMG, no to powinno rozwalać nam tu uszy. Tu się nic nie dzieje, no. Ma jakiś tam dźwięk, ale on jest taki wytłumiony tutaj w tym paybacku, nie wiem, o co chodzi. Przyspieszenie, no tutaj, no... Powinno też być dobrze, jest słabo, bardzo... Skręcanie jest słabo, no bo wiadomo, to jest ta klasa samochodu, no to może tutaj nie powinniśmy się tak przyczepić aż tak bardzo. Ale no, chciałem przetestować coś innego, sprawdzić, co możemy z nim zrobić i z wyglądu jest fajny, nie? Taki ciekawy. Ale nie jest to dobre auto ucieczkowe, oj nie. A ja was zapraszam na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Trzymajcie się, na razie, hejas.